Dzień dobry, kłaniamy się ze słonecznego, pięknego Barczewa. Jesteśmy tutaj nie sami. Po pierwsze, znakomite towarzystwo Radia Olsztyn, a po drugie mamy nie tylko ręce, ale i kosze pełne niespodzianek. To oczywiście są babeczki świąteczne i oczywiście są to babeczki dla Państwa, więc zapraszamy, będzie nam bardzo miło z Wami się spotkać. Kłaniam się z pięknego Barczewa i proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że przyjeżdżamy, skoro świt, wita nas słoneczko, ale witają nas także roześmiani, radośni barczewiani. Pani Magda jako pierwsza przybyła. Jak to się stało, że się spotykamy tutaj? Tak, no ja już nie mogłam spać. Czekamy na Państwa od samego rana. Bardzo się cieszymy, że Radio Olsztyn zaszczyciło nas swoją obecnością, że Pan Robert przyjechał. Panie z pysznymi babeczkami i nieśliście tutaj, wnosicie Państwo dzisiaj naprawdę świąteczny klimat wielkanocny. Bardzo za to dziękujemy i wszyscy mieszkańcy, tak jak widać, są zaskoczeni. Bardzo mile. Spokojny świąt. Co najlepsze, dużo zdrowia dla wszystkich mieszkańców, dla Radia Olsztyn i dla całej ludności. Dziękuję bardzo. I wesołych świąt. Państwu, dla całego radia i dla Pani, dla Pana drogich, wesołych świąt i spokojnych. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia na rok i dziękuję Wam, kochani z radia. Słucham Was zawsze, jak mieszam gardło. Wszystkiego dobrego, tylko Radio Olsztyn od nas.